Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was do praktyki, po której z pewnością poczujecie się lepiej. Rozciągniemy kręgosłup, rozciągniemy nogi, poskręcamy się. Zacznij w skłonie do przodu, w Adomukha Virasanie. Połącz duże palce stóp, rozchyl kolana. Wyciągnij boki tułowia do przodu, oprzyj czoło na macie, wyciągnij ręce do przodu. Przez chwilę poddychaj w tej pozycji, sprawdzając, jak się czuje Twoje ciało. Powoli na wdechu podnieś się, przejdź na palce dłoni, zrób wdech, wyciągnij się i z wydechem skręć się w lewą stronę. Odpychasz się od palców lewej dłoni, robisz skręt i skłon do lewej nogi. Wydłużasz prawy bok. Utrzymujesz ciężkie biodra. Na wdechu wróć do środka, wyciągnij się. Z wydechem skręcasz się w prawo. Odpychasz się od prawej dłoni. Lewy bok się rozciąga. Na wdechu wróć do środka, wyciągnij się. Oprzyj czoło na podłodze. Zrób wydech i robiąc wdech podnieś się do klęku podpartego. Dłonie na szerokość barków, stopy na szerokość bioder. I robiąc wydech podnieś biodra, przejdź do psa z głową w dół. Adomukha Svanasana. Na wdechu zegnij nogi, podnieś pięty i z wydechem prostuj nogi, opuszczaj pięty. Zrób to kilka razy. Wdech zginasz nogi, podnosisz pięty, wydech prostujesz nogi, pięty w dół. Cały czas odpychasz się od swoich dłoni, wydłużasz kręgosłup. I powoli się zatrzymaj, popraw pozycję. Na wdechu przejdź do przodu, deska. Z wydechem wróć do psa z głową w dół. Powoli zejdź na kolana. I jeszcze raz przejdź do Adomukha Virasany. Tym razem wyciągnij ręce do przodu, zegnij ręce w łokciach, połącz dłonie, oprzyj czoło na macie i schodź klatką piersiową w dół. Łokcie trzymasz blisko siebie, dłonie możesz skierować w kierunku głowy lub bardziej do przodu. Czuj, jak wydłużasz tyły rąk i boki tułowia. Klatka piersiowa schodzi w dół. Na wdechu wróć do klęku podpartego i przejdź do psa z głową w dół z wydechem. Robiąc wdech, przenieś prawą nogę do przodu, przejdź na palce dłoni, zegnij prawą nogę. Dociśnij podbicie tylnej stopy i z wydechem wyprostuj przednią nogę. Tylną nogę możesz utrzymywać zgiętą. Od przedniej stopy się odpychasz i próbujesz wyrównać biodra, czyli prawe biodro idzie w tył, lewe idzie w przód. Utrzymuj aktywne nogi. Możesz je utrzymywać obie zgięte lub starać się prostować przednią. Oprzyj się na palcach lewej dłoni, przenieś prawą rękę na kość krzyżową i zacznij skręcać się w prawo, utrzymując aktywne nogi i równo biodra. Otwierasz klatkę piersiową, wydłużasz kręgosłup. Z wydechem wróć do środka. Zegnij prawą nogę, opuść biodra. I powoli wyprostuj przednią nogę, zginasz tylną nogę. Wdech, zginasz prawą, biodra w dół. Wydech, biodra w górę, prostujesz przednią nogę, zginasz tylną. Wdech, biodra w dół, wydech, biodra w górę. Wdech, biodra w dół, połóż dłonie na macie i z wydechem przejdź do psa z głową w dół. I druga strona, lewą nogę przenieś do przodu, przejdź na palce dłoni, dociśnij podbicie tylnej stopy. Wyrównaj biodra, napnij nogi i dociskając przednią stopę, z wydechem zacznij ją prostować. Przednia noga jest aktywna. Odpychając się od lewej stopy, czuj, że wycofujesz lewe biodro i odpychając się od prawej stopy, prawe biodro idzie do przodu. Dociśnij palce prawej dłoni, przenieś lewą rękę na kość krzyżową i odpychając się od dolnej ręki zacznij skręcać się w lewo. Staraj się mieć równo biodra,
Staraj się mieć aktywne nogi i wydłużony kręgosłup. Spokojny wdech i wydech. Z wydechem wróć do środka. Zegnij przednią nogę, biodra idą w dół. I potem z kolejnym wydechem wyprostuj przednią nogę, zegnij tylną. Wdech, zginasz przednią nogę, biodra w dół. Wydech, biodra w górę, prostujesz przednią nogę. Wdech, zginasz przednią nogę, biodra w dół. Wydech, biodra w górę, prostujesz przednią, zginasz tylną. Wdech, zginasz przednią nogę, dłonie na dół i wracasz do psa z głową w dół. Popraw pozycję. Wydłuż kręgosłup. Na wdechu przejdź do przodu, deska. Przejdź na kolana. Z wydechem zegnij ręce, połóż się na brzuchu. Wyciągnij nogi w tył, skręć uda do środka, dociśnij grzbiety stóp. Przejdź na palce dłoni, dłonie rozstaw szerzej niż mata. Odpychaj podłogę od siebie, ściągaj łopatki i na wdechu podnieś się w górę. Z wydechem schodzisz na dół, utrzymujesz aktywne nogi. I wdech kręg po kręgu, idziesz w górę, otwierasz klatkę piersiową. Z wydechem schodzisz w dół, cały czas czuj, jak odpychasz się od palców dłoni i masz aktywne tyły ramion. Wdech, idziesz w górę. Wydech, schodzisz w dół. Wdech, idziesz w górę, wsysasz brzuch, masz aktywne przody ud. Wydech, schodzisz w dół. Wdech, jeszcze raz, idziesz w górę. Wydech, schodzisz w dół i odpocznij. Oprzyj czoło na dłoniach, rozluźnij nogi, rozluźnij biodra, rozluźnij plecy. Uspokój oddech. Połóż dłonie przy żebrach, podkurcz palce stóp, przejdź do klęku podpartego i z niego do psa z głową w dół. Możesz pozginać nogi na przemian, rozciągając raz jedną, raz drugą nogę. Cały czas odpychasz się od swojej dłoni i wydłużasz kręgosłup. Cały czas masz aktywne nogi. Z wydechem zejdź na kolana. Przejdź do Adho Mukha Virasany. Przenieś ręce do tyłu. Rozluźnij się. Odpocznij chwilę, poobserwuj swoje ciało. Z kolejnym wdechem podnieś się, przenieś nogi do przodu i połóż się na plecach. Odsuń barki od głowy, przyciągnij kolana do siebie, pokołysz się na boki. Możesz pokrążyć kolanami w jedną i w drugą stronę. Rozluźniając plecy. Wyprostuj prawą nogę. Przenieś lewe kolano na prawą stronę i skręć się w lewo. Rozluźnij biodra, rozluźnij kręgosłup. Na wdechu wróć do środka, przyciągnij kolana. Wyprostuj lewą nogę. Przenieś prawe kolano na lewą stronę i skręć się w prawo. Prawa ręka idzie na bok. Na wdechu wróć do środka. Przyciągnij kolana do siebie. Skrzyżuj kostki. Przenieś ręce za głowę. Robiąc wydech, czuj, jak przyklejają się twoje plecy do podłogi. Potem chwyć kolana, podnieś głowę. I położymy się do Supta Baddha Konasany, czyli podeszwy stóp są razem, kolana rozchylasz szeroko, dłonie po bokach ciała. Przez chwilę rozluźniasz się w tej pozycji. Dociśnij do siebie stopy. Czuj, jak twoje uda odkręcają się na zewnątrz. Czuj, jak biodra się rozluźniają. I przez chwilę odpocznij w tej pozycji. Powoli podnieś kolana,
przenieś je raz na lewą stronę, raz na prawą stronę kilka razy, rozluźniając biodra i rozluźniając plecy. I po tych kilku ruchach połóż się do siawasany, do relaksu. Wyprostuj nogi. Rozluźnij stopy. Rozluźnij biodra. Rozluźnij klatkę piersiową. Odkręć ramiona na zewnątrz, wnętrza dłoni skieruj do sufitu. Odsuń barki od głowy. I głowę utrzymuj w centrum. Zamknij oczy. Skup się na oddechu. I skup się na tym, jak oddech oddziałuje na Twoje ciało. Co się dzieje, kiedy robi się wdech? I co się dzieje na wydechu w Twoim ciele? To jest moment, w którym możesz odpocząć, zaobserwować, jak się czujesz po tej praktyce. Z wydechem rozluźniasz się coraz bardziej, poddajesz się tej pozycji. Poczuj ciężar swojego ciała. Poczuj, że Twoje ciało staje się miękkie, zapada się w podłogę. To jest chwila, w której możesz naprawdę głęboko odpocząć. Pozostań uwagą w swoim ciele. I powoli zacznij poruszać palcami dłoni stóp. Zegnij nogi, przekręć się na bok i usiądź. Połącz dłonie na klatce piersiowej i w tym geście podziękuj sobie za tą praktykę. Do zobaczenia.